I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu FuraZbani, w którym wspólnie bardzo dokładnie poznajemy nowe samochody, raczej te lepsze. Ja staram się być Waszym przewodnikiem, a Wy oglądacie wszystko moimi oczami. Dzisiaj po dwóch ostatnich odcinkach z AMG mam dla Was kontrę od BMW M i to nie byle jaką kontrę, bo za mną stoi najdroższe, najszybsze i najmocniejsze BMW, jakie obecnie możecie kupić. I za chwilę przyjrzymy się bliżej temu egzemplarzowi, który swoją ceną przebija 1 000 000 złotych. A zanim do niego przejdziemy, to chciałem zaprosić Was do subskrybowania, bo kolejny samochód, który dla Was przygotowałem z cyklu FuraZbani, wcale nie będzie wolniejszy, ani słabszy, ani mniej prestiżowy. Także szkoda by było przegapić, a teraz lecimy z bunią. A w dzisiejszym odcinku FuraZbani kręcę bączki, palę laczki, łapię komary i nie panuję nad prawą dłonią. Zapraszam. Sprawa wygląda tak, że ceny zwykłej M8 zaczynają się od 735 tysięcy złotych, ale prawda jest taka, że zwykła M8 bez pakietu Competition nikogo nie interesuje. Wszyscy, podobnie jak w przypadku M5, wszyscy biorą odmianę Competition i ceny odmiany Competition zaczynają się od 837 tysięcy złotych. Co ciekawe, czy w Niemczech, czy w UK zwykłe M8 nawet nie jest oferowane w cenniku, jest tylko odmiana Competition. Tutaj BMW udało się upchać dodatków za blisko 250 tysięcy, co sprawia, że patrzymy, jak wspomniałem, na BMW za ponad bańkę. Za cenę takiego M8 Competition moglibyście mieć dwa Nissany GT-R. Najdroższym dodatkiem i pakietem będzie oczywiście pakiet Competition, bo Competition to jest po prostu pakiet, który możecie wybrać z konfiguratora, jest jedną z opcji w konfiguratorze i kosztuje 80 kilka tysięcy złotych, ale sporo zmienia. Przede wszystkim jest podniesiona moc, o tym za chwilę, jest sztywniejsze, niższe zawieszenie, zupełnie zbędne w tym samochodzie, o tym również za chwilę, jest pakiet Shadow Line, wszystko jest elegancko wyczernione. Dostajecie sportowy układ wydechowy. Notabene sportowy układ wydechowy, tutaj zobaczcie, nie ma żadnych atrap wydechów, są 4 naprawdę solidne końcówki układu wydechowego. Pakiet Competition to też te felgi unikatowe, zarezerwowane dla pakietu Competition 20-calowe. Jeśli chodzi o M8, możecie dostać tutaj tylko 20-calowe felgi o różnych wzorach. Kolejnym bardzo kosztownym dodatkiem, już bardziej przydatnym w tym samochodzie, jest węglowo-ceramiczny układ hamulcowy, który poznacie po takich piekielnie dużych zaciskach. Kosztuje 45 tysięcy złotych. Dalej, za ponad 20 tysięcy dostaniemy pakiet karbon, który sprawia, że każdy możliwy element nadwozia wykończony jest z włókna węglowego. Właściwie to z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym, ale dla uproszczenia nazwijmy to włóknem węglowym, bo jak włókno węglowe wygląda, to są te elementy. Do tego obudowy lusterek z włókna węglowego, ta spora całkiem lotka z włókna węglowego i dyfuzor. Włókno węglowe jest jeszcze tu, pominąłem w tych większych skrzelach. Grill charakterystyczny dla M-ek. Zobaczcie, jaki pusty właściwie, tak podobnie jak w Mercedesach AMG. Mnóstwo wlotów powietrza, cały przód jest właściwie wlotem, jednym wielkim wlotem powietrza. I dla M-ek charakterystyczne podwójne żebra. W M850 i ten grill wygląda trochę inaczej, są pojedyncze żebra. Zobaczcie też, jakie są mięciutkie. Laserowe światła, znacznie jaśniejsze od LEDów. Poznać je po tych ślicznych niebieskich detalach tutaj. Jedyne, co mi trochę nie gra, to te odblaski wsadzone tutaj w to, co mogłoby być przelotem powietrza, a jest zaślepione ślicznym odblaskiem lusterka, charakterystyczny kształt dla BMW M z taką przelotką. Też pięknie się prezentują. No generalnie ten samochód na żywo naprawdę zwraca uwagę. Patrzę na niego z taką samą przyjemnością i satysfakcją jak na 911. Pozostaje jeszcze pytanie, czy takie BMW M8 wygląda jak milion złotych, bo w tej cenie podchodzi już pod naprawdę poważnych rywali typu McLaren GT czy Aston Martin Vantage. Ale trzeba też przyznać, że o ile ci rywale zaczynają się od miliona złotych, to taka M8 na milionie złotych się kończy. Tutaj więcej niż milion naprawdę będzie trudno skonfigurować. No dobra, pora przekroczyć te wielkie wrota luksusu i zajrzeć do środka najdroższego BMW, jakie możecie obecnie kupić, ale zanim to zrobimy, to musimy sobie tradycyjnie obejrzeć kluczyk. Tutaj ten mniej lub bardziej lubiany cyfrowy kluczyk z wyświetlaczem, proszę bardzo. Chociaż coś się podziało dziwnego i wyświetlacz przestał reagować na dotyk. Nie wiem, czy go się jakoś blokuje. Wydaje mi się, że nie, on nigdy nie był blokowany. Częste pytanie, czy jak kluczyk się rozładuje, to nadal działa. I tak, te przyciski fizyczne, nawet jak kluczyk jest rozładowany, to nadal działają. Tak czy inaczej, samochód można też otworzyć telefonem NFC. Przykładamy, się otwiera, w moim to nie działa. Otwieramy. Tada! Proszę bardzo. Tutaj mamy taką konfigurację, jeśli byście chcieli, to moglibyście tu mieć też czerwoną skórę, albo bardzo jasno szarą, albo czarną. Według mnie ta beżowa skóra czy karmelowa pięknie tutaj gra. No chyba konfig taki optymalny, bo do tej czerwonej skóry moglibyście tu też dobrać czarne drewno, prawdziwe, chyba matowe, ale takie konfiguracje czerwona skóra z drewnem w M8 zostawiłbym naszym wschodnim sąsiadom. Co ciekawe, tutaj moglibyście też mieć fortepianową czerń. W standardzie jest to włókno węglowe, ale za dopłatą 1500 zł można tu mieć fortepianową czerń. Jak widać, BMW każe sobie płacić za psucie wyglądu swoich samochodów i bardzo słusznie. Skóra nawet jest tutaj na boczkach drzwi, ona chce wyciekać z tego samochodu, a tu, gdzie nie ma skóry, jest Alcantara. Piękna sprawa. Alcantara charakterystyczna dla M Competition. Dla M Competition charakterystyczne są też te kolorowe przeszycia na pasach. Zobaczcie, gdzie nawet jest skóra. Tutaj wszystko jest obszyte w środku skórą. I na tym nie koniec, bo skórę znajdziecie nawet we wnętrzach tych kieszeni drzwiowych. No obłęd. Tu jest skóra i tu widać przeszycia. Tu wszystko jest wykończone skórą plus taką miękką tkaniną. Jak wspominałem, premium tkwi w detalach. Jak mówię, że premium tkwi w detalach, to mam na myśli właśnie takie rzeczy, których nikt nie oczekiwałby nawet po tym samochodzie, ale są. Skóra, nawet dół drzwi jest obszyty skórą. To, do czego mógłbym się przyczepić, to te plastikowe przyciski do szyb. W Mercedesie S-klasie macie metalowe fotele. Fotele, bardzo ważna sprawa. Tutaj zupełnie, może nie zupełnie, ale nowy projekt w porównaniu z tym, co mieliśmy na przykład w M5 Competition. Swoją drogą zapraszam do testu M5 Competition. Krótki film albo dłuższa relacja Instastory. Linkuję w opisie. Tak, w M5 Competition były tutaj bardziej rozbudowane u góry. Teraz są również rozbudowane, ale nie aż tak. Niemniej robią świetne wrażenie. Wentylowane, podgrzewane tutaj manualnie, co prawda, ale rozkłada się podnóżek, czy to podparcie, pompowane boczki i regulowany na wysokość zagłówek. To M8 oczywiście jest podświetlane. Swoją drogą gasimy światło, zobaczymy sobie, zanim wsiądziemy, jak to wnętrze wygląda po zmroku. Tutaj jest to podświetlane logo, no i pięknie podświetlone całe wnętrze. Oświetlenie konturowe, takie ostre krawędzie i takie gładsze, bardziej rozmazane powierzchnie. Mamy różne kolory do wyboru i różne kombinacje, na przykład zielono-biały. O, no i podświetlane głośniki systemu audio. I ciekawym elementem jest też podświetlenie tej skrzyni. Tutaj lewarka skrzyni biegów. Pięknie tutaj jest. No dobra, włączamy światło. test kolana, napieramy kolanem, ani drgie, naprawdę, no, chyba najsolidniejsze wnętrze, najsolidniej zbudowane wnętrze jak do tej pory. Czasami odnośnie tego wnętrza pojawia się jedno zastrzeżenie dotyczące tego, że jest dosyć zbliżone do tego, jeżeli chodzi o całokształt, do tego wszystkiego, co dzieje się w BMW serii 3, które jest znacznie niżej, jeżeli chodzi o drabinę prestiżu modeli BMW. No i nie będę tu bronił BMW. Trzeba przyznać, że no jest zbliżone, ale ta cała otoczka tutaj sprawia, że wrażenia są zupełnie inne. Zupełnie nowy lewarek skrzyni biegów. Nie można mieć tu takich kryształów jak w, na przykład M850i. Według mnie bardzo ładny projekt. Piękne są te trójkolorowe szwy. Tutaj połączenie skóry z tym aluminium. Naprawdę ładny detal, te szwy kolorowe mamy również tutaj, piękny znaczek tutaj M8 Competition, do tego indukcyjne ładowanie, uchwyty na kubki, cały sufit wykończony jest Alcantarą do tego stopnia, że Alcantarą wykończone są nawet te zasłonki przeciwsłoneczne, pięknie to jest wszystko tu wykonane z najwyższą dbałością o detale. Kierownica jak to w BMW M, niewielki wieniec, mięsisty, pięknie wszystko tu poszywane, wykończone, podgrzewana, chociaż mógłbym mieć taką uwagę, że przeładowana trochę przyciskami, ale to jest wszystko tutaj dosyć proste w obsłudze. Do tych rozpłaszczonych skitlesów to sobie za chwilę dojdziemy, bo wcześniej mamy tablicę wskaźników. To co tutaj widzicie, no to wam będzie mrugać, mi nie mruga, bo to jest podczerwień. Ona monitoruje to, czy patrzę na drogę i daje informacje do tych wszystkich systemów asystujących. Czy jadę ok, czy przysypiam, albo patrzę zupełnie gdzie indziej. Co do tablicy wskaźników, no to nadal jest wkomponowana tutaj tak trochę na odwal się, jak we wszystkich innych BMW, chociaż już mniej to widać. Zostaje taka czarna ramka, ale niech będzie. Tutaj oczywiście możemy sobie różne rzeczy powrzucać, ale w M8 pojawia się nowość, czyli M-mode, i jak wybierzemy M-mode, no to pojawiają się trzy dodatkowe tryby do wyboru. To są tryby, które nie tyle sterują tym, jak samochód się zachowuje, tylko sterują po pierwsze wyglądem tablicy właśnie wskaźników, po drugie usypiają systemy asystujące, jak wjeżdżacie na tor. W trybie Track, jak przytrzymamy dłużej, trzymam M-mode i teraz aktywuj Track, wyłącza się ten, pozwala skoncentrować się tylko na tablicy wskaźników. No i właśnie ta tablica wskaźników zmienia zasadniczo wygląd. Nareszcie nowy design się tu pojawia, bardzo przyjemny obrotomierz po obu stronach. Możemy sobie konfigurować to, co zobaczymy tu i to, co zobaczymy tu. Teraz mamy bardzo czyste, sportowe wskaźniki. System multimedialny, no tutaj nie chcę stracić specjalnie na niego czasu, omówimy sobie go przy jakimś innym, zwyklejszym BMW. W każdym razie obsługuje się i dotykiem, i tym pokrętłem bardzo wygodnie. Bardziej mi się podoba to rozwiązanie niż gładziki w Mercedesie. I głosowo również bardzo rozbudowany, podobnie jak w Mercedesie, system obsługi głosowy. Hello BMW. Hello, what can I help you with? Who are you? I am your personal assistant and I care about you. Do you want to find out more about me? Jeden bajer, jeśli chodzi o obsługę gestami, który chciałem wam pokazać. Możecie go już znać, bo on pojawił się chyba w X5 i kiedyś go już pokazywałem, ale jeśli nie śledzicie PremiumMoto, to mogliście jeszcze tego nie widzieć. Tutaj mamy widok 360, można tą kamerą operować w ten sposób, ale można też operować gestem. Przyszczypujemy i możemy sobie w ten sposób obracać widokiem samochodu. Konfiguracja M. Przejdźmy do tego istotnego elementu przyciskiem setup. Troszkę to się zmieniło w stosunku do tego, co się działo w M5. Ta obsługa została uproszczona. No i proszę bardzo, tutaj w łatwy sposób wybieramy charakterystykę pracy silnika, podwozia, układu kierowniczego. Nowym elementem jest możliwość wyboru tego i charakterystyki hamulca. Sport, komfort, po prostu różni się to modulacją, jak szybko i wysoko zaczyna łapać hamulec. Szczerze mówiąc, w trakcie jazdy na drogach publicznych tej różnicy między komfortem a sportem nie poczułem. Mamy tryb napędu, trzy tryby. W trybie 4WD Sport, jak wyłączymy ESP całkowicie, to dochodzi możliwość włączenia 2WD. No i w trybie 2WD zostajecie sam na sam, bez żadnych systemów, z 625 koniami na tylnej osi. Powodzenia. No i mamy jeszcze te przyciski M, które służą do zapisywania tych konfiguracji, bo jak widzicie, tych ustawień, to co widzieliście, to raptem połowa ustawień, które można przypisać do tego przycisku, i zaraz sobie skonfigurujemy taki przycisk. No jak widzicie, jest silnik, 3 tryby pracy Efficient. Tryb pracy Efficient w 625-konnym silniku. Fajna sprawa. Tryby pracy skrzyni biegów aż 6, podwozie, układ kierowniczy, hamulce, DSTC, czyli kontrola stabilności, M Drive, start stop i dźwięk wydechu. To wszystko można sobie zbindować, zapisać pod jednym przyciskiem i aktywować te ustawienia. Podsumowując, jeśli chodzi o wnętrze, BMW M8 Competition w tej konfiguracji, no to naprawdę robi wrażenie w porównaniu z tym, co się dzieje w Mercedesie S-Coupé. Bardziej mi się tutaj podoba, jest nieco bardziej sportowy klimat, pięknie połączony jest ten sportowy klimat z całą luksusową otoczką, tak jak powinno być w najwyższej klasy GT. Idziemy zobaczyć, co tam ciekawego dzieje się pod maską. A pod maską znane, lubiane i cenione 4,4-litrowe V8 Twin Turbo. W standardowej specyfikacji w M8 ma 600 koni. Tutaj w M8 Competition dostajemy 25 koni więcej, 625 koni łącznie. Moment obrotowy się nie zmienia, 750 Nm, co ciekawe, taki sam moment obrotowy mamy w słabszym M8 5.0i, ale tam jest jakieś 100 koni mniej. Jednostka identyczna jak w przypadku M5 Competition. Tam w M5 Competition bardzo dobrze ją poznałem. Wiem, na co ją stać. Konkretnie stać ją na rozpędzenie takiego dwutonowego samochodu do 100 km na godzinę w 3,2 sekundy. W teorii, na papierze, w praktyce jest czasami jeszcze lepiej, koło 3 sekund. Oczywiście to 625 koni i 750 Nm to nie jest ostatnie słowo w przypadku tego silnika, bo tunerzy, na przykład Manhart, już wycisnął z M8 Competition ponad 800 koni i ponad 1000 Nm. Chciałem Wam opowiedzieć o jeszcze jednym dodatku, który tu można mieć, a mianowicie osłonę z włókna węglowego za całe 6000 zł. Piękny kawałek tutaj surowego włókna węglowego. Hop, hop, hop. Zamykamy, jedziemy. No i jesteśmy za kierownicą BMW M8 Competition i sądzę, że naszą jazdę testową najlepiej zacząć od launch controla. Oczywiście hamulec w podłogę, gaz. Ups, coś nie idzie. Wow! To tu trochę dużo dymu poszło. Teraz już bez wygłupów zrobimy prawilny launch control. Sprawdźmy, jak tu mamy DSCT, tryb Dynamic, OK. Skrzynia biegów w najbardziej agresywnym trybie. Tym guzikiem zmieniamy, jak agresywnie zmieniają się biegi, chociaż przyznam, że nawet w tym trzecim, najbardziej agresywnym trybie nie ma jakiegoś znaczącego pieprznięcia w plecy. Jest cały czas dosyć płynna ta zmiana biegów i niezbyt wyczuwalna. Dla emocji, dla budowania emocji w takim samochodzie przydałby się taki mocniejszy kopniak. Sport plus Sport, 4WD Sport. Skrzynia w najszybszym trybie, wjeżdżamy na launchpada. Hamulec, gaz, coś nie odpalił się, ale nieważne. O, gniecie. Trochę zakręcików, trudno uświadczyć tutaj zakręty, ale niech będzie to, co jest. Pięknie sobie w nich radzi, chociaż czuć, że no, zmagam się z troszkę większą masą niż bym się spodziewał. 911, ufa, to nie jest pięknie. Ten tył nadrzuca nawet w trybie czteronapędowym z uśpioną kontrolą trakcji. Nie ma tu skrętnej tylnej osi jak w M850 i BMW twierdzi, że to dlatego, żeby zapewnić tutaj bardziej pure and natural feeling. Chociaż nie do końca przyjmuję to tłumaczenie, bo gdyby skrętna tylna oś psuła pure and natural feeling, to nie byłaby stosowana w 911, a mimo tego w 911 jest. Jak na tą masę, na te 1900 kg, to bardzo sprawnie przemieszcza się ten samochód po zakrętach. Tutaj mamy w Competition nieco bardziej torową geometrię. Jest delikatny negatyw zrobiony w porównaniu ze zwykłą M8 czy M850i i nie wiem, czy to czuć, ale wierzę, że tak. Muszę stwierdzić, że nie czuję jakoś specjalnej potrzeby zabierania tego samochodu na tor. Jeździłem na torze M5 Competition i jakoś mnie nie oczarowało, na przykład w porównaniu z tym, co się dzieje w Panamerze. Tutaj te odczucia są podobne jak w M5 Competition, nieco ostrzejsze, nieco bardziej wyraziste i takie bezpośrednie, ale nadal nie czuję, żeby to był samochód, którym chciałbym jakoś specjalnie poszaleć na torze. Na tor jednak wziąłbym jakąś M2 albo M3. Tutaj mamy opcjonalny sportowy układ wydechowy i zaraz zobaczymy, jak to brzmi. Mikrofon jest zamocowany nad wydechem. To, co będziecie słyszeć, to jest praca wydechu na zewnątrz. Ja się pytam, dlaczego do jasnej cholery ten wydech w ogóle nie chce strzelać. Nawet najmniejszego strzału nie chce wydać. Patologia. Znaczy ja wiem dlaczego, bo jest przytkany filtrami cząstek stałych i unijnymi dyrektywami dotyczącymi głośności wydechu. Ale AMG jeszcze coś tam strzelają, a tutaj... Tutaj naprawdę niewiele się dzieje, po co te awaryjki się włączyły. W środku bardziej słychać silnik niż wydech, no jestem delikatnie rozczarowany. Wydaje mi się, że z zewnątrz brzmi całkiem nieźle, jak pociśniecie przez plac Trzech Krzyży, to naprawdę będzie słychać, że jedzie coś poważnego, ale brakuje strzałów, przynajmniej takich delikatnych. Naprawdę nie chciałem łobuzować w tym samochodzie, no bo nawet nie wypada, ale akurat jak przyjeżdżałem, to zobaczyłem taki kawałeczek asfaltu. No i cóż, jako właściciel sportowego BMW nie mogę odpuścić takiej okazji. Na szczęście wszystko mam tu ustawione, wszystko co trzeba mam ustawione pod tym jednym przyciskiem. Już wszystko co trzeba jest aktywne. No i cóż, zobaczmy co się będzie działo. Jest tak jak trzeba, prawidłnie. No dobra, przełączamy systemy w bardziej komfortowe nastawy, spokojniejsze. Sądzę, że teraz na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu pora odpowiedzieć na kilka istotnych pytań dotyczących BMW M8 Competition, a pierwszym istotnym pytaniem jest to, jak jeździ BMW za 1 000 000 złotych. Pierwsza perspektywa będzie perspektywą osoby, która na co dzień nie ma do czynienia z samochodami 600+, 600 koni plus. Jeździ samochodem od marki Premium, który ma 200, 300, 350 koni, ale do tej pory nie doświadczyła wrażeń z jazdy samochodem, który ma ponad 600 koni. No i pierwszymi wrażeniami, odczuciami, jakie taka osoba będzie mieć po wejściu do tego samochodu, przy jeździe takim samochodem, będzie spokój i spokojna natura tego M8, to jak ten samochód nie narzuca się, nie prowokuje do jakiejś agresywnej jazdy, jest po prostu jak taki, wśród emek jest po prostu jak taki Papa M. Nie żaden laluś, nie osiłek, nie zgrywus, po prostu Papa M. Może też trochę łasuch, ale do tego dojdziemy. Chociaż osoba, która przesiada się tu z innego, tradycyjnego, powiedzmy, zwykłego samochodu klasy premium, może stwierdzić, że no trochę jakoś trzęsie. Trochę trzęsie jak na samochód za bańkę. A potem przychodzi ten moment, kiedy taka osoba, nawet jeszcze w trybie komfort, wciśnie sobie gaz do podłogi i wtedy dzieje się coś takiego. Już za szybko. No i tutaj dochodzimy, odkrywamy, dotykamy tej drugiej natury tego samochodu, bo jak większość obecnie produkowanych samochodów sportowych, to BMW też ma dwie natury, jest bardzo spolaryzowane, potrafi być nieangażujące i spokojne, ale potrafi być też bardzo narowiste, no i ten pierwszy kontakt z osiągami tego samochodu po prostu sprawia, że no, zaczyna brakować słów, bo takie BMW wgniata w fotel, gryzie, przeżuwa, wypluwa i no, zostawia w oszołomieniu kogoś, kto do tej pory nie miał styczności z takimi samochodami. Te osiągi są naprawdę imponujące. No mówimy o osiągach super samochodów, mówimy tutaj w tym samochodzie mamy osiągi na przykład Ferrari GTC 4 Lusso 690-konnego, mamy osiągi Lamborghini Huracana, tego słabszego co prawda, ale nadal centralne super samochodu z silnikiem umieszczonym centralnie. Mamy osiągi prawie Audi R8 czy McLarena GT. Tu mamy więcej mocy niż w McLarenie GT. Do 100 km na godzinę ten samochód przyspiesza w tym samym czasie, co takie Ferrari czy McLaren GT. Przy 200 km ta różnica czasowa zaczyna robić się trochę większa, ale również nie za bardzo odczuwalna. I naprawdę doświadczenie tych osiągów no, pozostaje w pamięci na długo. Znalazłem taką dosyć nierówną drogę, nawet bardzo nierówną drogę. Sądzę, że ten odcinek dobrze reprezentuje nierówne drogi. No i nie ma tragedii, póki nie pojawia się taka poprzeczna nierówność, to da się wytrzymać. Ciekawe jest to, że nie ma znaczącej różnicy między trybem Comfort a Sport Plus. Właściwie to w ogóle nie czuję różnicy, jeśli chodzi o twardość tłumienia między trybem Sport Plus a Comfort. Nawet jeśli jest to minimalna, nie tak jak bez pneumatyki, właściwie bardzo niewiele się zmienia. I to jest dla mnie zaskakujące, że tryb Comfort od Sport Plus właściwie, jeżeli chodzi o odczucia na tyłku, to niewiele się różni. Jeszcze jedno ważne, chyba już ostatnie pytanie dotyczące M8 Competition, również prosto od widzów i czytelników brzmi: ej Michał, czy faktycznie kupiłbyś takie BMW M8 za bańkę? Czy rozglądając się za tego typu samochodem poszedłbyś w kierunku M8? Czy może wybrałbyś coś innego w tej cenie? Cóż, jeżeli mówimy o samochodach z nadwoziem stricte coupé, to jako fanboy Porsche muszę przyznać, że tak, całkiem możliwe, że zdecydowałbym się na takie M8 Competition. Chwileczkę, przerwa na manewr. Całkiem możliwe, że zdecydowałbym się na takie M8 Competition przy założeniu, że nie planuję tym samochodem upalać na torze. Jeżeli mówimy generalnie o samochodach tego typu, czyli wchodzi już na przykład tutaj nam Grand Coupé, no to jako fanboy Porsche poszedłbym w kierunku Panamery, bo będzie jeszcze bardziej komfortowa, równie szybka i będzie, wydaje mi się, nieco lepiej radzić sobie przy sportowej jeździe. Ale jak w większości tego typu przypadków o takim wyborze decydują już naprawdę niuanse i indywidualne preferencje. W moje oczekiwania całkiem dobrze wpisuje się takie M8 Competition. Za to słabo się wpisują ograniczenia prędkości. To chyba tyle tych ważnych pytań dotyczących M8 Competition i tego, jak tym samochodem się jeździ. Jeśli macie jakieś dodatkowe, to zapraszam do komentarzy. Na pewno żadne nie pozostanie bez odpowiedzi. O nie, 110. 90 i ciach. Ależ to się przyjemnie rozpędza, no aż serce boli, jak się odpuszcza gaz. I wiecie co? Chyba na chwilę zasłonię i sprawdzę dalej, jak się rozpędza. 145, 150, 155. Tak. Do 155 idzie bez problemu. Prędkościomierz wyskalowany jest do 330 na godzinę. Maksymalnie M8 Competition może pojechać 305, ale to dopiero jak dopłacicie 12 tysięcy złotych do pakietu tam M Driver, dzięki któremu dostajecie właśnie przeniesienie ograniczenia prędkości z 250 standardowych do 305. I wraz z tym dostajecie voucher na jednodniowe szkolenie na torze z BMW. Z tym, że nie wiem, czy to szkolenie jest obowiązkowe, żeby zdjąć ten ogranicznik, czy po prostu jako dodatek, tak na wszelki wypadek. Zużycie paliwa. Gorący temat w przypadku tego typu samochodów. Gorący i kompletnie bez znaczenia, bo no tutaj bardziej możemy mówić o tym, ile może palić, niż ile pali, bo ten rozrzut zużycia paliwa jest naprawdę bardzo duży. 10 litrów na 100 da się uzyskać w trasie tym samochodem. 10 litrów na 100 to jest taki... Od tego wychodzimy. To jest poziom wyjścia. Mniej raczej się nie uda. Więcej na pewno ze spokojem. Update, bo przejechałem bardzo spokojnie 8 km. Średnie zużycie udało mi się uzyskać absolutnie bez hamowania, przy średniej ponad 87,7 litra. Gratulujemy BMW, a ja gratuluję sobie tego wyniku. Już go popsułem. Od stanu fabrycznego mamy na dystansie 10 tysięcy kilometrów prawie średnie zużycie mamy 18,1 litra przy średniej 44. Sądzę, że to była taka jazda typowo miejska z jakimś tam okazjonalnym upalaniem. Zresztą to widać tutaj na wykresie. Zbiornik paliwa powoli wysycha, właściwie to nawet nie powoli, on po prostu wysycha. Jedziemy sobie spokojnie autostradą, więc można podsumować naszą wspólną przygodę z BMW M8 Competition, z najbardziej luksusowym samochodem i najdroższym samochodem w gamie BMW. No i cóż, pozostawia mnie z nieco M8, pozostawia szczególnie w odmianie Competition, pozostawia mnie z nieco mieszanymi uczuciami, bo te osiągi, które oferuje ten poziom mocy, jest nie do wykorzystania na drogach publicznych. Za 230 tysięcy złotych mniej mam M850i, które ma 530 koni, jest trochę wolniejsze, do 100 km na godzinę, do 200 już będzie odczuwalnie wolniejsze, ale mimo to te osiągi tam, pamiętam, już były w zupełności wystarczające. No i tutaj też dochodzi kwestia tego komfortu M850i do jazdy na co dzień, do takiego autostradowego podróżowania. I podróżowania na co dzień po mieście było po prostu bardziej komfortowym samochodem, nie było cały czas takie napięte, no i nie szukało guza. M8 Competition pięknie balansuje między światem takiego totalnego komfortu a totalnego sportu, z tym, że on nie bierze najlepszego z tych dwóch światów i łączy, tylko jest pewnym kompromisem między tymi dwoma światami. Kompromisem, którego nie ma w przypadku Bentleya Continentala GT. Kompromisem, którego nie ma w przypadku S-klasy 63MG, które no już są pełnowartościowymi Gran Turismo. Tutaj z uwagi na tą napiętą i taką trochę narwaną naturę tego samochodu trochę brakuje tego komfortu, a jednocześnie kiedy wrzuci się go w zakręty, no to też brakuje mu jeśli chodzi o sportowe doznania do 911 czy AMG GT, do których jest zbliżone z kolei bardziej pod względem komfortu i tego, w jakim stopniu relaksuje w długiej trasie. No nie można narzekać, te moje narzekania to są już narzekania na takim najwyższym, najbardziej luksusowym poziomie. To już nawet nie jest premium, to już jest narzekanie na poziomie luksusowym, bo naprawdę ten samochód jest genialny, jeżeli chodzi o użytkowanie na co dzień i latanie po zakrętach. to BMW M8 Competition sądzę, że mamy z bani. Przyznam, że nawet trochę mnie ta bania rozbolała, nie tyle od osiągów, chociaż również, ale przede wszystkim od braku możliwości ich pełnego wykorzystania, no bo nie da się ukryć, że kamera na głowie zmusza do przestrzegania przepisów znacznie skuteczniej niż wszystkie fotoradary. Może to jest jakiś sposób. Mam nadzieję jednak, że udało mi się sprawić, że poczuliście moc i potęgę takiego 625-konnego BMW. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do subskrybowania, bo kolejny samochód, który dla Was przygotowałem, będzie jeszcze mocniejszy, prawie równie drogi, równie szybki na pewno, ale za to nieco bardziej praktyczny, więc szkoda by było przegapić kolejny odcinek. Jeżeli już nie możecie się doczekać, żeby dowiedzieć się, jaki to jest samochód, to zapraszam na Instagrama, bo tam już na pewno trochę o nim napisałem. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku FuraZbani.